Dawaj kierunek Kasprzaka. Witam Was tutaj, cześć tam wzdłuż i zapraszam Was już teraz na kolejny odcinek z Tramwaj, kierunek Kasprzaka. I w słowem wstępu oczywiście witam Was jak zawsze również Jakub Sykut, który ma trochę informacji, co tu się właściwie ostatnio działo. Witam serdecznie, z tej strony Jakub Sykut. Za mną znajduje się przyszły przystanek tramwajowy. Umowa została podpisana niedawno. Trasa będzie posiadała 4 przystanki. Budowa tej trasy tramwajowej ma rozpocząć się mniej więcej pod koniec tego roku. Z miejsca wydarzeń, jak zawsze, Jakub Sykut. No i dokładnie jak Sykut powiedział, jeszcze do końca tego roku rozpocznie się budowa. Na razie w grudniu te prace to będą głównie porządkowanie różnych rejonów, może przygotowanie już pod przyszłą tymczasową organizację ruchu. Jestem bardzo ciekawy, jak tutaj będzie prowadzony ruch zarówno tramwajowy, jak i samochodowy, autobusowy i inne pojazdy objazdami, bo tu trochę tych objazdów będzie, ale po kolei. W dzisiejszym odcinku pokażę Wam analizę projektów, które mamy już właśnie od tramwajów warszawskich, jak to w całości będzie wyglądać, ale jedna rzecz, zanim do tego dojdziemy, to jest strona tramwaje warszawskie, zrobiły specjalną stronę, na której możecie zobaczyć wszystkie informacje, macie link do niej w opisie. Na temat tego tramwaju jest tutaj filmik oczywiście, gdzie on będzie się znajdować, ale rzeczy ważne i ważniejsze to koszt inwestycji to jest 205 milionów polskiego golda, czas budowy to jest 20 miesięcy, maks prędkość komunikacyjna to jest 24 km na godzinę, będą 4 modernizowane perony i 6 nowych peronów przystankowych i jest 3,5 km nowej trasy. Ponadto macie tutaj mapki, wizualizacje aktualności, wszystkie rzeczy. W dokumentach macie te na przykład projekty, które Wam będę pokazywać i właśnie za chwilę to będziemy analizować. Tu macie taki dosyć okrojony wygląd, jakby w dużym skrócie, jak to będzie wyglądać. Możecie teraz zobaczyć, co za chwilę będę Wam tu pokazywać, ale ja bezpośrednio z projektu będę Wam pokazywać i omawiać właściwie, jak to wszystko się lokalizuje, czy te przystanki są według mnie, moim osobistym zdaniem, w dobrej lokalizacji, czy powinno to być inaczej. No, słowem to zazwyczaj robię. No i na koniec jeszcze mogę Wam pokazać wizualizacje, które też są bezpośrednio na tej stronie. Strona jest bardzo prosta, jakbyście chcieli ją wpisać sami w wyszukiwarkę, to jest tramwaj.kasprzaka.pl, pisane razem, wszystko łącznie, więc tak to wygląda. No jest tu wizualizacje, one mogą mieć naprawdę dużo lat, tak swoją drogą, te wizualizacje. Dobrze, zaczynamy sobie od projektów, czyli projekt pierwszy, lecimy sobie od strony zachodniej w kierunku strony wschodniej, z całą że też inwestycją. No i pierwsze, co możemy zaobserwować, to że tutaj aktualnie tramwaj normalnie jedzie górą. Tu mi czasami się wyświetla coś, ale to wiecie, w PDF-ie jest multum rzeczy, które tu można jeszcze powyciągać bezpośrednio z tych projektów. No i tak, tramwaj aktualnie jedzie górą. Natomiast w przyszłości, po całej przebudowie, tramwaj będzie zjeżdżać na dół, gdzie aktualnie jest jezdnia i droga. Droga będzie jechać całkowicie górą, natomiast tramwaj będzie mieć przystanek na poziomie minus 2 i będziemy do niego schodzić schodami lub zjeżdżać windą, w zależności od tego, kto co woli. Także będzie tu trochę różnych nowości i możliwości. Ponadto multum nowych ścieżek rowerowych powstanie, między innymi jedna z nich tutaj się w tymże też rejonie zaczyna, jak widzicie, tutaj już mamy fragment. No i jest ten przystanek. To jest przystanek, jeśli dobrze pamiętam, Reduta Wolska i właśnie on będzie mieć lokalizację zupełnie inną. Aktualnie on jest tutaj, na górze, teraz będzie na dole, a pojazdy będą tutaj, to już trochę powtarzam. Dojście od tej strony, będzie tutaj oczywiście kładka nad tramwajami, będzie możliwe za pomocą tych schodów lub tutaj schodów z zjazdem bezpośrednio tutaj na sam dół, tak mi się przynajmniej wydaje, że to będzie zjazd na sam dół i tutaj jeszcze jeden podjazd, zjazd w dół, bezpośrednio na zwykły chodnik, bo ta kładka będzie trochę wyżej niż poziom 0, żeby to wszystko mogło być w jednym miejscu. No i to właściwie tyle, co mogę Wam pokazać z pierwszej wizualizacji, w sensie z projektu, bo tutaj trochę, tu jest mało zmian, tak? W kolejnych będziecie zobaczyć, jak to jest tego dużo więcej. No i mamy dalej przystanek, to jest najważniejsza część tego, oczywiście tutaj przystanku Reduta Wolska zespołu. Są też zmodernizowane przystanki autobusowe tutaj. Po pierwsze przystanek po środku skrzyżowania, jaki tutaj był wcześniej, całkowicie wyleciał, nie mamy w ogóle tutaj przejścia. Przejście podziemne, z tego co zauważyłem, będzie całkowicie zmodernizowane i zmienione. Nad tego przystanku prawdopodobnie przyszły odcinek z Sykutem jeszcze będziemy robić, bo on będzie ulegać destrukcji i likwidacji, tak samo jak jeden przystanek tramwajowy, ale to jeszcze za chwilę.
Więc tutaj znika jedna rzecz. Przystanki tramwajowe w tymże rejonie będą tutaj na dole, na poziomie minus 1. I bezpośrednio z tej strony będzie winda, dzięki której będzie można zjechać na dół. Bądź pochylnią tutaj zjechać albo raz na szybko na minus 1 i drugi raz bezpośrednio na minus 2 na przystanek tramwajowy. Na przystankach tramwajowych, z tego co widziałem, zazwyczaj na każdym przystanku są aż po dwie wiaty przystankowe, ale zobaczymy, jak to faktycznie będzie wyglądać. No i tu jest przejście podziemne pod całym tutaj skrzyżowaniem, pod tymi wszystkimi objazdami, drogami i tak dalej. I po drugiej stronie aktualnie mamy wyjścia w jedną i w drugą stronę zwykłe schody. Po przebudowie będzie tutaj winda, pochylnia i schody. Zamiast dwóch par schodów po prostu będą schody i pochylnia oraz winda. Według mnie wind powinno być więcej. No ale no cóż, niestety jest ich tutaj, jest na tym przynajmniej odcinku tylko dwie windy. Bo windami jednak najszybciej się tutaj komunikuje. Pochylnie owszem, są potrzebne, ale na przystanki tutaj tramwajowe winda o wiele bardziej byłaby według mnie potrzebna i niezbędna. No ale no cóż, tak zrobili, więc niech takim będzie. Tu też przy okazji warto powiedzieć o tym, że to nie jest tak, że faktycznie tylko i wyłącznie pochylnią na ten przystanek tramwajowy w kierunku centrum będzie można się dostać. Na szczęście tak nie jest, ponieważ tutaj od tej windy jest tutaj przejście dla pieszych. I osoba niepełnosprawna może tu zjechać windą, przejść po przejściu dla pieszych i bezpośrednio do tramwaju wsiąść. Także nie jest aż tak źle, jakby mogło się wydawać. Ponadto nowa ścieżka rowerowa tutaj się właśnie pojawia, tam wcześniej się zaczynała. I ona się ciągnie, będzie tutaj dalej i dalej i dalej, to zobaczycie na kolejnej części, bo tutaj już się nam kończy. I też przy okazji tutaj bezpośrednio obok cmentarzy jest trochę więcej nowych miejsc parkingowych, ale to już za chwilę. Jedna tutaj ważna zmiana co do przystanków autobusowych, to tak, pierwszy autobusowy jeden jest zlokalizowany tutaj, on jest bardzo mały, wąski, tak trochę dosunięty. No mogliby tutaj w sumie go wstawić, ale no cóż, tak zrobili, więc niech takim będzie. Naprawdę, tutaj przystanek mógłby się przydać jako ważny punkt komunikacyjny, ale jak możecie zobaczyć tu, też go nie widzę. Chociaż jest niby na A, jest tutaj niby, że będzie przystanek autobusowy, ale nie ma tej kratki faktycznie, żeby byłby tu przystanek. No miejmy nadzieję, że ten przystanek autobusowy by tu powstał i taka 105 mogłaby się tutaj zatrzymać, bo to byłby duży plus. Ponadto kolejną dobrą zmianą, jaka tutaj według mnie jest, jest to, iż bezpośrednio w tą ulicę, czyli w ulicę Redutową, możemy zjechać rowerami. No tu niestety mi się ten boks wyświetlił, ale jest tutaj zjazd rowerowy bezpośrednio w ulicę Redutową oraz w tymże rejonie jest wyjazd ze ścieżki. O, możecie teraz zobaczyć. Tutaj jest przystanek i za przystankiem jest ten pas taki rowerowy, jednokierunkowy i jest bezpośredni zjazd w tąże też ulicę. I to jest według mnie bardzo dobry plus. No i dalej idziemy. Ścieżki rowerowe po drugiej stronie, nie komentuję ich, bo one tutaj całkowicie są i z tego co mi się wydaje, przy nich nie będzie żadnych prac prowadzonych. No dobrze, ale dalej, co tu się właściwie dzieje? Bo tego jest dużo. Mamy po pierwsze, pierwsza część faktycznie nowej trasy, która jest największą zmianą, czyli no właśnie, rozjazd. Pierwszy rozjazd tramwajowy. Będziemy mieli parę rozjazdów, dokładnie trzy na całym nowym odcinku. To jest pierwszy z nich i to on jest tak skonstruowany, iż trasa preferowana i główna to jest ta trasa i ona z pierwszeństwem. Ta trasa tutaj się dołącza i ona nie ma pierwszeństwa, tu muszą tramwaje zatrzymywać się. To tak z rzeczy, które możecie zobaczyć na tej wizji. Na tym projekcie, bo na przykład tutaj mamy znaki, proszę bardzo, że jest ustąp pierwszeństwa. No i ścieżka rowerowa, tutaj jedzie z trasą, cały czas starą trasą, gdzie jeździł tramwaj i ona jedzie cały czas. No i możecie zaobserwować, iż no dobrze, dobrze, tramwaj teraz jedzie dołem w tymże rejonie, tu jest ładny, łagodny zjazd, więc spokojnie te tramwaje będą mogły z większą prędkością jechać. Bardzo wam mówię, że prędkość tutaj chyba jest 40 na godzinę na tym rozjeździe na razie. Pokazane, no ale mniejsza z tym. Natomiast tu brakuje nam przystanku tramwajowego. Tu jest aktualnie przystanek tramwajowy Cmentarz Prawosławny. I to jest jeden z ciekawych przystanków, który ma SIP, czyli System Informacji Pasażerskiej, te tablice elektroniczne. Bardzo mało osób z niego korzysta. Często tramwaje tam się tylko zatrzymują i jadą od razu dalej. No i on jest jednokierunkowy. Ten przystanek dla tramwajów całkowicie znika i wylatuje. Na szczęście na rzecz jego zniknięcia pojawiają się dwa przystanki autobusowe i to w dwóch kierunkach, a nie takich teraz w jednym kierunku. Jeden tutaj, drugi tutaj. Nie wiem jeszcze jaka linia autobusowa by się na tych przystankach zatrzymywała, ale ważne, że takie przystanki by się tu faktycznie pojawiły. I niedaleko jest tutaj po tej stronie ścieżka rowerowa, a tutaj z kolei jest przejazd rowerowy i tutaj właśnie będzie kładka
nad tym torowiskiem. Tak samo jak tutaj będzie też wiadukt nowy, który powstanie bezpośrednio nad tym torowiskiem na dole, na ulicy Wolskiej, który tutaj będzie się znajdować, także to będzie zmienione. Co do tych wiaduktów, czyli jeden tutaj, drugi tutaj, nie jestem przekonany, czy będą przebudowane, czy będą budowane nowe. Wiem tyle, że szerokość ich aktualna właściwie całkowicie zapewnia możliwości, jakie tutaj są pokazane na tym projekcie, więc możliwe, że tutaj się nic nie będzie działo. Także tak to wygląda, tutaj ten przystanek się też pojawia, no i dalej ścieżka rowerowa się ciągnie tutaj i tu są miejsca parkingowe, już tutaj możemy zaobserwować, nowe, stałe, a nie na jezdni, tak jak to w niektórych miejscach tutaj jest zebrane. Kolejna mapka, no i tu się zaczyna coraz więcej dziać, ale spokojnie, jeszcze nie dochodzimy do najważniejszych elementów, czyli ścieżka rowerowa, dalej na ulicy Wolskiej, się ciągnie tutaj z starą trasą tramwaju, tu jest trochę więcej miejsc parkingowych, tak jak mówiłem. No i ta ścieżka się aż ciągnie tutaj do ulicy Elekcyjnej, której mi się bardzo podoba tutaj, coś się wydarzyło, bo wszystkie te nowe, zazwyczaj zaznaczone elementy to będą przebudowane i budowane na nowo. Nie jestem przekonany, czy park wyremontują w całości na nowo, byłby bardzo miło, bo ten beton i smoła, która tam jest jako chodnik, no można byłoby coś tam lepszego, nowego wstawić. Natomiast co mi się bardzo podoba, to jest to, iż ścieżka rowerowa tu będzie wyremontowana, nowa, będzie się ciągnąć dalej. Bo aktualnie się kończy tutaj, tu jest po prostu ślepy koniec, tu jest nic, nie ma dalej z tą ścieżką. Po przebudowie to się zmienia całkowicie, a mianowicie mamy po pierwsze zjazd bezpośrednio w ulicę Elekcyjną tutaj, wyjazd z Elekcyjnej w ścieżki rowerowe, cały pełen objazd dookoła całego skrzyżowania z przejazdami rowerowymi, jak i tutaj też przejściami dla pieszych, których tutaj w tym rejonie nie ma po prostu. Jest tego naprawdę co niemiara. No i najważniejsze, co najbardziej mi się podoba, to jest to, iż stąd są zjazdy rowerowe na pasy rowerowe wzdłuż ulicy Elekcyjnej do ulicy Kasprzaka, gdzie dalej tutaj te ścieżki rowerowe i te pasy rowerowe wjeżdżają w normalny system rowerowy, który się ciągnie wzdłuż całej ulicy Kasprzaka. Także tak to wygląda i też przy okazji tutaj warto powiedzieć, że właśnie w tym rejonie tramwaj będzie zjeżdżać w dół, aby móc przejechać pod tymi wszystkimi wiaduktami na poziomie minus 2 do tego przystanku. I widzimy tutaj ewidentnie, iż będzie jechać prosto i po środku, a nie tak jak teraz tutaj zygzakiem przejeżdża na drugą stronę. To wszystko się całkowicie zmienia. No i co mamy na ulicy Kasprzaka? No i tu możemy zaobserwować po pierwsze to, iż mamy tą ścieżkę rowerową tutaj nową, pociągniętą dalej wzdłuż tutaj ulicy Kasprzaka i to jest całkowita nowość. Pełen objazd rowerowy, którego tu w ogóle nie ma, to jest tylko ta trasa. No i coś, co mi się bardzo spodobało, to jest ta trasa dalej tutaj od ulicy Elekcyjnej, która się ciągnie bezpośrednio obok ulicy. Nie tak jak tutaj teraz są zjazdy na pasy rowerowe, tylko jest bezpośrednia ścieżka rowerowa obok. Także jest tutaj jedną, drugą i ona się pewnie ciągnie dalej tutaj zgodnie z tą inwestycją, tylko niestety nie mamy pokazane, jak to by wyglądało. I tutaj też już widzimy, że jest zjazd rowerowy bezpośrednio dalej w kierunku Odolan. Też ważną informacją, którą trzeba tu zwrócić uwagę, to jest to, iż w tym rejonie jest planowany tramwaj przez Odolany. Tramwaj do Warszawy Zachodniej, który jest budowany aktualnie pod ziemią z paroma przystankami podziemnymi i tutaj będzie ta trasa się zaczynać. Niestety, jak widzicie na załącznym obrazku, nie mamy żadnego tutaj rozjazdów, nic. Będziemy mieli tylko i wyłącznie prostą trasę i to niestety jest na minus, iż ta trasa jest budowana jak najprościej. I bez jakichś tutaj, nie wiadomo, jakichś rozwinięć na przyszłość. Oczywiście jest taka możliwość, że ten tramwaj tu kiedyś pojedzie, ale to niestety jest taka możliwość, a nie tak, że na pewno się stanie. Ale raczej wątpię, żeby te tramwaje odpuściły tak wielką inwestycję, jaka jest na zachodniej. No i tak, co się zmieni, to na pewno to, że tutaj jest aktualnie przystanek autobusowy, który został przeniesiony bezpośrednio pod to osiedle. Tu już widzimy, że będzie przyszłościowo dokończony ten i idealnie ustawiony przystanek autobusowy. Tu jest zatoczka autobusowa, to jest na plus, taka dosyć ładna, odjechana, nowa. Przystanki, jest podwójny pas do skrętu, to jest dopiero odjechane. I tu jest ogólnie ta ulica poszerzona, tu mamy po dwa pasy, także to jest też dosyć duża zmiana, żeby bezpośrednio w Odolany dało się jakoś trochę lepiej wjechać. Jestem ciekawy, jak faktycznie to przebudują i czemu tu nie ma więcej tego projektu, bym zobaczył to bardzo chętnie. Natomiast mniejsza z tym, bo mamy jeszcze przystanki tramwajowe. Jeden jest tutaj, drugi jest tutaj, czyli tradycyjną techniką jest to postawione. Oczywiście mamy tutaj zielone torowisko. Na zjeździe w dół nie ma przyczyn technicznych zielonego torowiska, bo zjeżdżamy w dół. Natomiast tutaj widzimy ewidentnie, iż jest zielone torowisko. Nawet jest trawiaste torowisko tutaj podpisane, też bardzo w tym rejonie. Pewnie wy nie odczytacie, bo Full HD wam wyrenderuje ten film, ale na pewno
ale jest tu je tak napisane. Także tak to wygląda. No i mamy ścieżkę rowerową po tej stronie i tutaj jest dalszy przejazd, który za chwilę wam pokażę. No i tu jest natomiast jedna zaleta, którą chciałem wam powiedzieć od razu już na wstępie. To jest to, iż do tych osiedli wielkich, które tutaj buduje JW, tam Bliska Wola chyba się to nazywa, to mamy przystanek tramwajowy ten i ten. O ile z tego, to wiadomo, trzeba będzie tędy przejść i tędy i się tu wchodzi bezpośrednio, to z drugiej strony jest o wiele ciekawiej, a mianowicie mamy przystanek tramwajowy ten tutaj i możemy przejść bezpośrednio tym przejściem dla pieszych. Ale mało tego, możemy przejść chodnikiem na środku jezdni z tego przystanka tramwajowego i przejść przejściem dla pieszych tutaj, jak i tutaj też pojawi się przejazd rowerowy. No to, że w końcu tramwaje warszawskie przy budowie takich inwestycji, gdzie mały jest odcinek do przejść dla pieszych po drugiej stronie, a jest miejsce i budują tam chodnik, to trzeba było długo czekać, ale bardzo się cieszę, że to się zmieniło i faktycznie takie rzeczy są budowane, bo to jest po prostu trochę głupota w niektórych miejscach, że jest tak blisko przejście dla pieszych, ale nie, barierka i nie da się tego przeskoczyć. Na szczęście to się zmienia. Dobrze, idziemy dalej. I to jest kolejny fragment, to jest właśnie to skrzyżowanie, o którym tu przed chwilą pokazałem, czyli to tutaj. No i mamy przejazdy rowerowe. Tu mamy bezpośredni właśnie wjazd w tąże teraz ulicę Grabowską i właśnie są zjazdy rowerowe w jedną i w drugą stronę, to jest na plus. Też tutaj widzimy, że jest zamknięta wjazd tą ulicą, bo ona jest jednokierunkowa. Szkoda, że po prostu nie zamknęli, chyba że to jest wjazd dla rowerów. Całkowicie tego wjazdu, bo tutaj przecież nie mogli to przebudować tak, żeby tu nic nie było. Ale może po prostu to jest zbyt niedawno, tutaj została wprowadzona właśnie ta strefa płatnego parkowania i zmiana ZDM-u i nie mogli jeszcze nic z tym zrobić. Dobrze, kolejny plus to jest to, iż tu na tym małym skrzyżowaniu, gdzie ja akurat miałem już parę incydentów, gdzie faktycznie osoby wyjeżdżające z tego osiedla mają gdzieś rowerzystów i pieszych, po prostu wyjeżdżają na pełnym gazie, zanim tu się zapali zielone, żeby wyjechać przed nimi. Na szczęście ZDM zauważył ten problem, bo napisałem do nich parę razy. I z tego, co widziałem tutaj, to będzie to przejście dla pieszych i przejazd rowerowy specjalnej Trodowski. Niestety nie wiem, czy będzie podwyższona w tym momencie, ale możliwe, że też tak będzie zrobione. Dobrze, no i tak, co mamy tutaj dalej, bo przejdźmy faktycznie do tego dosyć dużego ronda i węzła przesiadkowego, bo to będzie ewidentnie węzeł przesiadkowy, nad którym faktycznie został dopracowany i ładnie to wygląda. Po pierwsze wiemy, że tutaj nie będzie żadnego zjazdu na prymas tysiąclecia. To jest pierwsza wiadomość, jaką wiemy. Druga wiadomość, jaką wiemy, to jest to, iż ścieżki rowerowe są dookoła całego ronda, co jest wielką zaletą, wielkim plusem i bardzo mi się podoba, że tak zostało uczynione i że nawet ten fragment jeszcze będzie wyremontowany. I tutaj mamy też fragment, gdzie się to ciągnie, nie wiem na ile dalej się to ciągnie, nie wiem, czy tu mi się to wczyta. Natomiast ewidentnie widzimy, iż trochę to zostałoby tutaj wyciągnięte jeszcze dalej. No i mamy tak, multum nowych przejść, mamy tutaj zielone torowisko i przystanek tramwajowy, który jest w dobrym miejscu. Czyli, o czym ja mówię, że tu jest w dobrym miejscu. Nie jest on tutaj, obok tego osiedla, żeby kolejne te osiedla mogło jeszcze bardziej zakrukować ten przystanek tramwajowy, tylko jest tutaj, gdzie jest pomiędzy po pierwsze dwoma skrzyżowaniami, więc dobre miejsce, bo w jedną i w drugą stronę tramwaje mogą spokojnie się zatrzymać. Są podwójne wiaty, ponieważ tu będzie duży ruch przesiadkowy, głównie właśnie tutaj na tym rondzie z Prymasa Tysiąclecia, bo tu mamy przystanek autobusowy, gdzie jest dużo autobusów do zachodniej, tu mamy przystanek autobusowy, gdzie jest dużo też autobusów w kierunku tam dalszej części Bemowa czy Bielan. Natomiast najważniejsze i to jest, dlaczego ten przystanek tramwajowy jest tutaj, a nie na przykład tutaj, to jest to, iż stąd mamy bezpośrednie wejście na stację kolejową Warszawa Wola. I dlatego jestem bardzo zadowolony, że właśnie ten przystanek został przesunięty z tego rejonu tutaj, bo jest bezpośrednie, ładne i szybkie przejście z tramwaju do pociągu. A to jest potrzebne, bo dzięki temu stąd na Warszawę Zachodnią, peron 9 i ogólnie na Zachodnią możemy dojechać stąd, to właściwie w 2 minuty jak wpadniemy na pociąg. Jeżeli nie wpadniemy na pociąg, to maksymalnie 15 minut normalnie, kiedy będą już jeździć pociągi. Co jest bardzo dużą zaletą, normalnie, czyli po przebudowie z całej zachodniej oczywiście. I to jest szybki transport i dobra przesiadka, wygodna, naprawdę, to jest kwestia jednego przejścia dla pieszych, a nie zawijania dookoła całego ronda, jak to w niektórych miejscach jest. Warszawa koło i tramwaje. Także to jest akurat na duży plus. Dalej mamy jeszcze dobrą nowinę, iż ścieżki rowerowe tutaj będą całkowicie unormowane. To jest duże miejsce dla rowerzystów, gdzie oni się korkują. Pewnie też normalna będzie sygnalizacja świetna. Natomiast to jest jeszcze bardziej ważne, to po pierwsze tu jakaś trawka się pojawia zielona, ale nie o to mi chodzi, akurat bardziej mi chodzi o to,
iż ścieżka dowodowa tutaj będzie jechać za słupami, które są tutaj od PKP, żeby można było po ludzku i w normalny sposób przejechać za przystankiem samym autobusowym, który tutaj się drugi znajduje, jak i tutaj też jest przystanek autobusowy. I właśnie się całkowicie to omija, przejeżdża i będzie normalna ścieżka dowodowa, a nie tak jak teraz tutaj jest ciąg pieszo-rowerowy. Przy okazji tutaj też widzimy, że jest dookoła całe kolejne skrzyżowanie zrowerowane i przejście dla pieszych w różnych rejonach, gdzie tutaj faktycznie już zaczyna stare torowisko tramwajowe, o którym za chwilę jeszcze Sykut będzie mówić trochę dla Was w ciekawostce. I też są tutaj zjazdy rowerowe bezpośrednio w tąże też ulicę. Także tak to wygląda. No i lecimy sobie dalej. Dalej już nie jest aż tak bardzo ciekawy. Co nie zmienia faktu, że trochę mamy informacji. Ta mapa jest chyba najciekawsza. A mianowicie widzimy ewidentnie, iż torowisko będzie zielone, bo jest na zielono. No i niestety tyle. Dobrze, jeszcze jest jeden minus, który widzimy ewidentnie, to jest to, że tutaj buspas został zachowany, ale może on został zachowany na okres jeszcze budowy metra. Nie wiem tego niestety. Miejmy nadzieję, że nie będzie tego strasznie długo. No i mamy jeszcze dalszą część. Znaczy tutaj chodniczki są poprawione z tej drugiej strony, ale to nie jest jakaś duża dla mnie rewolucja przynajmniej. I tu mamy jeszcze dalszą część, a mianowicie mamy kolejne rowerowe cudo. Po pierwsze mamy tutaj całe te skrzyżowanie zrowerowane oraz te skrzyżowanie zrowerowane. Możemy zobaczyć i stąd bezpośrednio możemy wjechać w tąże też ulicę, czyli w Skierniewicką. Niestety na Płocką nie ma żadnego zjazdu rowerowego, bo tutaj dalej jest ścieżka rowerowa. Tutaj ewidentnie ZDM próbuje zapomnieć, no cóż, niestety. I też na plus mogę powiedzieć, że te ścieżki rowerowe, one są w dosyć ciekawy sposób wybudowane, ponieważ to jest jedna z głównych arterii rowerowych w Warszawie. I tutaj się robią niesamowite korki w lato i nawet zimą rowerzystów, więc trochę są poszerzone przy przejściach dla pieszych i przejazdach rowerowych ścieżki rowerowe, aby można było po ludzku się tutaj przejechać i wyminąć, i wszystko zrobić, i tak dalej. Także to jest na plus. Tutaj też jest zmieniona trochę sygnalizacja i tutaj pasy, jest trochę więcej zielonego powstawionego i też tutaj będzie planowany tramwaj do Odolan, ten będzie pierwszy, w sensie nie Odolan, tylko do zachodniej i to będzie pierwsza część tramwaju, która faktycznie powstanie, ale też nie widzimy ani żadnych rozjazdów, ani niczego przygotowanego, więc na to też będziemy trochę czekać. No i tak, dalej jest co do ścieżek rowerowych, mamy tutaj ten wjazd, o którym mówiłem, tu jest dalszy przejazd, tutaj jest zaraz wentylatornia. Mamy przystanek autobusowy dopiero tutaj, z całego tego zespołu Szpital Wolski. Także to zostało poustawione. Tutaj jest kolejny przystanek autobusowy Szpital Wolski, tu jest przystanek autobusowy Szpital Wolski. I tutaj mamy autobusowo-tramwajowy jeden i tu jest drugi autobusowo-tramwajowy. No i tak, tramwajowy główny przystanek jest oczywiście znajduje się... Tramwajowy główny przystanek oczywiście znajduje się na środku, czyli pomiędzy dwoma skrzyżowaniami i to już nie jest pierwszy raz, kiedy widzimy coś takiego tutaj. Ponadto z jednego i drugiego końca przystanku tramwajowego możemy przejść przez przejście dla pieszych na obydwie strony jezdni, co jest bardzo dużym zaletą. No i są po dwie wiaty, które możemy zaobserwować w tenże oto sposób, co oznacza, że jest tutaj według mnie też bardzo dobrze i że tramwaje tutaj będą potrzebne. Akurat w tychże rejonach to będą one oblegane. Głównie przy tamtych osiedlach bliska Wola, ale tutaj też na pewno będzie dosyć dużo takich osób. Tu jest chyba z tego co kojarzę stacja Wetrillo, albo tu, więc ona też tutaj została zachowana, że tutaj będzie. No i też ścieżki rowerowe, o to jest raczej stacja Wetrillo pewnie. Są dobre stacje. No i tu jest kolejne dwa zjazdy, czyli po pierwsze tutaj mamy torowisko i jest zjazd bezpośrednio w tąże ulicę, czyli w Skierniewicką i tutaj w drugą stronę. Tramwaje liniowe to czyli żadne nie będą jeździć na tej trasie, poza zjazdami do zajezdni, bo tutaj mamy zaraz zajezdnię Wola. No i sobie przejdźmy jeszcze dalej, ale zanim to tylko powiem jedną ważną rzecz. A mianowicie tutaj ten trasa jeszcze się trochę ciągnie dalej, tylko już nie mamy w projekcie i widać, że tutaj będzie wybudowana na ulicy dalej Kasprzaka, jak widzimy, zielone torowisko, co jest dobrą nowiną, bo zielonego torowiska powinno być coraz więcej w Warszawie, zwłaszcza na nowych trasach ten rozchodnik powinien się pojawiać. No i tu mamy jeszcze jedną trasę, ponieważ tutaj będą wyremontowane nowe chodniki, będą nowe pasy i stąd będziemy wjeżdżać bezpośrednio na zajezdnię Wola, więc tutaj też trochę tramwaje będą remontować tej trasy, no, o czym ja na przykład w ogóle nie wiedziałem, że tu jeszcze tym całym chodnikiem się zajmą. Także to też jest na... Tak wygląda całość. Ten film widzę, że znowu trwa długo, ale sądzę, że takie dokładna analiza projektów mogła Wam się spodobać, ale zanim będę kończyć ten materiał, jeszcze ciekawostka od Sykuta, bo trochę musimy Wam sprostować, co się działo w poprzednim odcinku z tej serii. W poprzednim odcinku nastąpiła mała pomyłka. Tory, które tutaj widzicie, zostały wyłączone z użytku.
tramwaj, który kiedyś tutaj jeździł, jeździ również przez ulicę, która została wyburzona na rzecz budowy Alei Prymasa Tysiąclecia. Z miejsca wydarzeń, jak zawsze, Jakub Sykut. No i dokładnie jak Sykut powiedział, tam trochę was w błąd wprowadziliśmy, ale już to naprostowaliśmy. Jak mogłem, tak proszę bardzo, to zrobiłem. No i tak wygląda tramwaj na Kasprzaka. Więcej odcinków z tej serii będzie, jak się już rozpocznie budowa. Pierwsze prace mają rozpocząć się jeszcze w tym roku, więc jeszcze w kolejnym miesiącu, pod koniec grudnia, postaramy się z Sykutem pojawić się i zrelacjonować wam, jak idą tutaj prace przy tej budowie. I z tej inwestycji będą się co miesiąc pojawiać odcinki, jak już faktycznie budowa się rozkręci. Także jeśli wam się podobał taki odcinek, taki z dokładną analizą, możecie zostawić łapkę w górę. Jeśli nie chcecie przegapić kolejnych odcinków z tramwaju na Kasprzaka i innych serii na moim kanale, kliknijcie subskrybuj i ten dzwoneczek. I do zobaczenia już wkrótce, w kolejnych materiałach, na moim kanale. No i powiem wam, że jestem bardzo ciekawy tymczasowej organizacji ruchu, jaka tu będzie. Bo będzie moment, kiedy będzie zamknięta trasa tramwajowa na Wolskiej, bo inaczej się nie da. Do zobaczenia już wkrótce, w kolejnych materiałach, na moim kanale. Jutro będzie zapraszamy do metra, na brudnie i zaciszu. Cześć!